Witajcie. W dzisiejszym odcinku podpowiemy Wam, jak złożyć wniosek o płatność i jakie dokumenty skompletować szybko i sprawnie. Program Czyste Powietrze to szansa dla polskich rodzin na ciepły dom. Poznajcie Państwa Świeżyńskich, którzy przeszli ścieżkę od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie w czerwcu do zakończenia całej inwestycji w październiku tego samego roku. Zostało im już jedynie złożenie wniosku o płatność i rozliczenie drugiej transzy dotacji, ponieważ skorzystali z dotacji z prefinansowaniem w programie Czyste Powietrze. Czym do tej pory Państwo ogrzewali swój dom? Nasz dom ogrzewaliśmy węglem. Co sprawiało największy kłopot? Starość i brud w domu. Najgorszy kłopot był z dostawą węgla, noszenie go do piwnicy. Na podwórku smród, w mieszkaniach bez drzwi też śmierdział węgiel. Także to była straszna sprawa. A jak dowiedzieli się Państwo o programie Czyste Powietrze? O programie Czyste Powietrze dowiedzieliśmy się z mediów oraz zostało zorganizowane zebranie, na które poszliśmy i tam się wszystko zaczęło. Ile czasu zajęło przejście wszystkich formalności? W połowie czerwca poszliśmy do pani Oli, do punktu informacyjnego, a w połowie października był remont zrobiony i mieliśmy ogrzewany dom. Czy ktoś z Państwu pomagał w czasie realizacji projektu? Formalności pomogła nam załatwić duża pani Ola, resztę firma pana Waldemara, a część formalności załatwiałam sam. Jak zmieniło się Państwa życie i z czego jesteście najbardziej zadowoleni? Mamy stale ciepło, nie musimy nosić węgla do piwnicy, a widok odnowionego domu cieszy nas bardzo. I sąsiadów naszych też. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieli na starość takie remonty. Cieszy nas bardzo i dziękujemy wszystkim, że nam pomogli. Czy zauważyli Państwo mniejsze rachunki? Minął okres grzewczy i zapłaciłem bardzo, bardzo dużo mniej niż w ubiegłym roku za węgiel. Dlaczego warto skorzystać z programu Czyste Powietrze? Nie tylko ważne pieniądze, proszę Państwa, ale ważne jest i zdrowie, bo po zachorowaniu na COVID-a nie mogłem już dalej palić w piecu. Zostały uszkodzone płuca w poważnym stopniu i decyzja była słuszna. Państwo Świeżyńscy dzięki pomocy pracownika Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz sprawnej i rzetelnej firmie budowlanej przeprowadzili całą inwestycję w niespełna rok i złożyli wniosek o płatność. Lista dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku o płatność, wyświetla się na końcu wniosku w generatorze o dofinansowanie, czyli pełna lista znajduje się w instrukcji wypełnienia wniosku o płatność. Warto tam zajrzeć jeszcze przed zakończeniem przedsięwzięcia, aby wiedzieć, jakie dokumenty zbierać w trakcie trwania inwestycji. Oto lista dokumentów, które do wniosku o płatność musieli załączyć Państwo Świeżyńscy. Faktury lub rachunki imienne oraz potwierdzenie ich opłacenia. Protokoły odbioru prac wykonawcy na wzorze programowym, który można otrzymać w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym albo pobrać ze strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którym zawarta została umowa o dofinansowanie. W przypadku wymiany źródła ciepła, kartę produktu i etykietę energetyczną. Dokument potwierdzający zezłomowanie pieca. Przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz dociepleniu przegród, specyfikacje potwierdzające spełnienie wymagań technicznych programu Czyste Powietrze, które określa rozporządzenie Warunki Techniczne 2021. Z pomocą po raz kolejny przychodzi audyt energetyczny, który wskazuje, co powinno być zrobione, aby spełnić wszystkie wymagania. Dlatego warto wykonać go na samym początku, przed przystąpieniem do realizacji. Jak udało się Państwu znaleźć audytora i firmę, która wykonała te wszystkie prace?
obu fachowców poleciła nam pani Ola z punktu informacyjnego, którzy wykonali nam usługę kompleksową w całym naszym domu. Co udało się państwu zrobić w domu? Wykonano u nas kompleksową termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zmodernizowaliśmy centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, a w miejsce węglowego kopciucha zainstalowaliśmy kotłownię gazową. Wniosek o dofinansowanie złożyliśmy na kwotę 101 tysięcy złotych. Efektywność energetyczna naszego budynku wzrosła około 40%. Nasze średnie dochody z emerytury są jedne z niższych, dlatego złożyliśmy wniosek o dotację z refinansowaniem w programie Czyste Powietrze. Pamiętajcie, możecie złożyć 3 wnioski o płatność, przy czym daną kategorię wydatków możecie rozliczyć tylko w jednym wniosku. Na przykład, jeśli rozliczacie okna, wszystkie koszty ich dotyczące muszą być wpisane do jednego wniosku o płatność. Okres trwałości przedsięwzięcia, czyli czas, w którym nie można demontować dofinansowanych urządzeń i materiałów, wynosi 5 lat. W tym czasie możliwa jest też kontrola przedsięwzięcia. Ważne więc, aby przez cały ten okres dokumenty związane z inwestycją i rozliczeniem przechowywać w bezpiecznym miejscu. Jeśli nie wiecie, od czego zacząć, udajcie się do gminy. Tam dowiecie się, czy możecie dostać dofinansowanie, a audytor będzie wsparciem w zakresie technicznym. Dodatkowo zachęcamy do odwiedzenia strony czystepowietrze.gov.pl, na której znajdziecie podstawowe informacje o programie, dokumenty programowe, regulamin naboru, instrukcje i wzory załączników do wniosków o dofinansowanie i płatność, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i pomocne narzędzia. Mamy mężu 80 lat. Skoro nam się udało w tym wieku, myślimy, że i państwu też się uda. Program Czyste Powietrze to szansa dla wszystkich na ciepły dom. Nie czekajcie, weźcie dofinansowanie z programu Czyste Powietrze i złóżcie wniosek już teraz.